Minęła 18.30. Karolina Woldan-Kośniewska, witam Państwa i zapraszam na główne wydanie Kuriera Opolskiego. Jest 19 dzień października, ostatni przedwyborczy poniedziałek, a oto najważniejsze informacje dnia. Pobite kilka dni temu przez matkę niemowlę trafi na razie do rodziny zastępczej. Zdecydował dziś sąd rodzinny. Sąd podkreślił, że jest to postanowienie tymczasowe na czas trwania tych czynności. Burmistrz Ozimka. Czy znów kierował autem pod wpływem alkoholu? Badanie wykazało prawie 0,7 promila alkoholu w organizmie. W Kurierze także cud motoryzacji epoki jaskiniowców rodem spod opolskich Źlinic. Pobita przez matkę niespełna 5-miesięczna dziewczynka nie wróci na razie do domu. Sąd rodzinny zdecydował dziś, że dzieckiem zajmie się tymczasowo rodzina zastępcza. W Kurierze wracamy do sprawy, o której mówimy już od dwóch dni, kiedy to do polskiego WCM-u trafiło niemowlę z obrażeniami wskazującymi na pobicie. To, co działo się za tymi drzwiami, dla postronnych pozostanie tajemnicą. Nikt by się nie spodziewał, że naprawdę taka spokojna, fajna rodzina. No coś się stało, tragedia, naprawdę. Podobno to sąsiedzi, którzy usłyszeli w nocy płacz dziecka, zaalarmowali policję. Służby zabezpieczyły mieszkanie i wezwały pogotowie, bo stan dziecka był poważny. Liczne sińce, krwiaki na powłokach głowy, dosyć świeży krwiak prawej małżowiny usznej, sińce na pośladkach i takie dwa dziwne dosyć ślady na prawym przedramieniu, mogące być skutkiem uszczypnięcia albo ugryzienia. Rodzina nie była pod opieką pomocy społecznej, nie uchodziła za patologiczną, a jednak matka biła swoje dziecko i to nie raz. Prokurator postawił zarzut matce dziecka. Zarzut dotyczy okresu od lipca do października, do chwili obecnej. Przypomnę, że dziewczynka urodziła się w maju, czyli do tych zdarzeń miało dojść niedługo po jej urodzeniu. Zarzut dotyczy znęcania się ze szczególnym okrucieństwem. Ojciec dziecka nie zgodził się na kontakt z mediami ani na pokazanie wizerunku dziecka. Z informacji uzyskanych w szpitalu czuwa przy córce. Jak to się stało, że nie powstrzymał żony przed znęcaniem się nad niemowlakiem? Podobno dużo pracował. Dziś sąd rodzinny w Brzegu postanowił umieścić dziecko w niespokrewnionej rodzinie zastępczej. Po wypisaniu ze szpitala to dziecko trafi bezpośrednio do tej rodziny. Sąd podkreślił, że jest to postanowienie tymczasowe na czas trwania tych czynności i oczywiście nie może przesądzać o tym, gdzie dziecko zostanie umieszczone w przyszłości. Sąd wszczął także z urzędu postępowanie o pozbawienie matki i ojca władzy rodzicielskiej. Iwona Tokarska, Kurier Opolski. Kolejny raz prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, burmistrz Ozimka został dziś zatrzymany przez policję do kontroli drogowej. Badanie alkomatem wykazało 0,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy. To nie pierwszy raz, kiedy burmistrz na podwójnym gazie wsiadł za kółko. Kilka lat temu za to przestępstwo został skazany przez sąd. Ci policjanci ruchu drogowego pełniący służbę na terenie miejscowości Antoniów zauważyli kierowcę, który na ich widok zjechał z drogi. Policjanci postanowili sprawdzić samochód i kierowcę. W trakcie rozmowy zauważyli, że od kierowcy czuć jest alkohol. Postanowili to sprawdzić badaniem. Okazało się, że badanie wykazało prawie 0,7 promila alkoholu w organizmie tego kierowcy. W związku z tym zdarzeniem kierowcy zatrzymano prawo jazdy. Warto przypomnieć przy tej okazji, że kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości jest zagrożone karą pozbawienia wolności nawet do 2 lat. Przypomnijmy, burmistrz Ozimka w 2009 roku prowadził samochód mając 2 promile w wydychanym powietrzu. Funkcjonariusze zatrzymali mu wtedy prawo jazdy, co nie przeszkodziło włodarzowi gminy dzień później prowadzić auto bez uprawnień. W sądzie tłumaczył, że zażył lek na ból dziąseł. Sąd skazał burmistrza na karę grzywny w wysokości 10 tysięcy złotych. Musiał także zapłacić 5 tysięcy na cele społeczne. W 2014 roku startował w wyborach samorządowych i ponownie został wybrany burmistrzem. Jeśli tym razem znów zostanie skazany prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności, straci stanowisko.
Teraz o innej sprawie, bulwersującej przedstawicieli mniejszości niemieckiej. Podczas wczorajszego kiermaszu jesiennych smaków w Krapkowicach doszło do incydentu z udziałem kandydata do Sejmu Prawa i Sprawiedliwości Bartłomieja Morawskiego. Ten podobno zaatakował jeden z występujących na scenie zespołów, który wykonywał piosenki w języku niemieckim. Kandydat na posła domagał się, by zespół śpiewał po polsku, bo jak powiedział, tu jest Polska. Miał także zakazać młodym wykonawcom dalszego śpiewania. Podszedł do nas pan z pytaniem, czy my też potrafimy śpiewać piosenki po polsku. Moja koleżanka powiedziała, że nie, głównie mamy repertuar w języku niemieckim, no bo w tym języku śpiewamy już od 2 lat. Na to pan nam powiedział, że że chce, żebyśmy zaśpiewali w języku polskim, bo to jest Polska i on sobie nie życzy, żebyśmy śpiewali po niemiecku. Mamy taką sytuację nieciekawą, bardzo smutną i chciałbym państwu powiedzieć, jako ten, który powinien stać na straży prawa i stoi, no będę zabiegał o to, aby moja organizacja tą sytuację, ten precedens zgłosiła do prokuratury. Właśnie nie było agresywnie z relacji, jaką uzyskałem od naszego kandydata i od pełnomocnika powiatowego naszych struktur w Krapkowicach. Agresji tam nie było żadnej i dlatego oceniam tą całą sytuację jako próbę wywołania awantury politycznej przez mniejszość niemiecką. Teraz ważna informacja dla tych, którzy w niedzielę chcą głosować, ale nie będą w tym czasie w miejscu swojego stałego pobytu. Jeszcze tylko do jutra można składać wnioski o dopisanie się do listy wyborców, a do końca tygodnia o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Formalności można załatwić w Urzędzie Gminy. Państwo Toi zamieszkają w Opolu dopiero od niedawna. Zameldowani są jeszcze w Trójmieście, skąd pochodzą. Przyszli więc dopisać się do spisu wyborców w Opolu. Tak naprawdę potrzeba dowód osobisty i własne chęci. I przyjść do urzędu, wypełnić jeden papierek, 5 minut po sprawie. Mimo nieobecności w miejscu stałego pobytu, w dniu wyborów można oddać swój głos. Termin dopisywania się do spisu wyborców upływa jutro. Mimo to urzędnicy obserwują mniejsze zainteresowanie taką możliwością niż przed wyborami prezydenckimi. Jutro jest ostatni dzień dopisywania do spisu, więc może jeszcze grupa osób zechce być, która przebywa tutaj na terenie Opola, zechce podejść tutaj. Ci, którzy w dniu wyborów wyjeżdżają, tak jak na przykład pan Mariusz, mogą zgłosić się po zaświadczenie o prawie do głosowania. Staram się na każdych głosowaniach być na miejscu, ale w związku z tym, że teraz wyjeżdżam, no to po prostu skorzystam z tej możliwości. Proszę bardzo. Takie zaświadczenie uprawnia do głosowania w dowolnym miejscu. Trzeba jednak pamiętać, że w każdym okręgu są inni kandydaci na posłów i senatorów. Możemy zobaczyć na karcie do głosowania innych kandydatów niż w tej chwili ci wiszący na plakatach na ulicach. Tym bardziej, jeżeli zmieniamy województwo, jeśli chodzi o cały w tym momencie Sejm i Senat, jak też, gdy będziemy głosować za granicą, wtedy otrzymamy karty właściwe dla Śródmieścia Miasta Stołecznego Warszawy. Termin składania wniosków o wydanie zaświadczeń upływa w piątek. Anna Świderska, Kurier Opolski. Oglądają państwo główne wydanie Kuriera Opolskiego. Zapraszam na dalsze informacje w skrócie. Kolejne wsparcie dla Marcina Ociepy. Tym razem kandydat na senatora z listy PiS pokazał się z Dawidem Jackiewiczem, posłem do Europarlamentu. Przypomniał o swoich zobowiązaniach wyborczych, m.in. wpisanie obwodnicy Opola do rządowego programu budowy dróg i utworzenie w Opolu Wydziału Medycznego. Do rozmów o twardej ekonomii i gospodarce opartej na liczbach wzywa partia Korwin. Mirosław Patoła, kandydat do Sejmu, mówił o miejscach pracy, które może dać Odra, bo w najbliższych latach na szlaki wodne Unia ma do wydania ponad 300 miliardów euro. Tomasz Garbowski, starający się o reelekcję kandydat na posła z listy Zjednoczonej Lewicy, mówił o priorytetach dla regionu, funduszach na obwodnicę Opola i monitorowaniu budowy tras wokół Kędzierzyna-Koźla, Niemodlina i Myśliny. Najniższa krajowa to hańba dla rządzących, mówi Jarosław Pilc. Zdaniem kandydata do Sejmu z listy Zjednoczonej Lewicy minimalne wynagrodzenie to przynajmniej 2000 zł na rękę. Ponieważ pracownicy marketów potrzebują wsparcia, dlatego założone przez siebie stowarzyszenie przekształca w Stowarzyszenie Pracowników Opolskich Sieci Handlowych.
kobiety Platformy spotkały się na wspólnej konferencji prasowej. Katarzyna Zawadzka, Dorota Piechowicz-Witoń, Barbara Kamińska i Janina Okrągły to kandydatki PO do Sejmu. Kandydatki wsparła wieloletnia parlamentarzystka profesor Dorota Simonides. Będę kontynuował darmową pomoc prawną w moim biurze i złożę projekt ustawy o zwiększenie z 3 do 12 tysięcy złotych kwoty wolnej od podatku. Patryk Jaki, kandydat na posła z listy Prawa i Sprawiedliwości, złożył dwie kolejne obietnice wyborcze. Na koniec zabieramy Państwa do świata motoryzacji, ale nietypowej. Miało skończyć na złomowisku, ale trafiło w ręce Bernarda Piechaczka ze Źlinic. Stare, wysłużone auto właściciel wykorzystał, by zbudować pojazd swoich marzeń. Pomogli w tym znajomi. Efekt zobaczcie Państwo sami. Marzenie to już takie może jest od dawna, może nie od pierwszego odcinka Flintstone'a, jak człowiek zobaczył w telewizji, ale od jakiegoś tam już dalszego czasu. Cały czas człowiek patrzył, no coś takiego podobnego zrobić, tylko właśnie jak. Wszystko to, co jest niepotrzebne do obecnego samochodu, trzeba się było wszystkiego pozbyć, czyli wyrzucić drzwi, wyrzucić dach. No wnętrze samochodu to już są same nowości, tu już trzeba sobie samemu popatrzeć. Kierownica najnowszej generacji, jaka tylko w samochodach obecnie może być zamontowana. Ergonomiczny drążek zmiany biegów. Prawnuki widzieli, że tu jedzie i już przyszliśmy zobaczyć. Myśleli, że się coś zepsuło, a mówię, a na co mają nogi? Samochód był napędzany siłą ludzkich mięśni, konkretnie nóg. No ale wiadomo, w kreskówce wszystko można zrobić. No, pod tym walcem jest schowana normalna jednostka napędowa, oryginalna, jaka była w tym samochodzie. Przyjemny samochód, fajny, szczególnie porą letnią, bo tutaj można poczuć wiatr we włosach. Patrzymy na siebie i możemy sobie robić w tym momencie selfie. I tak pojazdem jaskiniowców dotarliśmy do końca Kuriera. Zapraszam jeszcze na sport i prognozę pogody. A w imieniu Katarzyny Oborskiej-Marciniak polecam dzisiejszą polityczną rozmowę dnia. Gośćmi będą senator Ryszard Knosala z Platformy Obywatelskiej oraz Stanisław Rakoczy, szef Polskiego Stronnictwa Ludowego w regionie. Ja spotkam się z Państwem o 21:45 w wieczornym wydaniu Kuriera. Teraz dziękuję pięknie za uwagę, życzę spokojnego wieczoru i do zobaczenia. Ten program został sfinansowany z Twojego abonamentu.